EasySchool to system bezpieczeństwa, który ma służyć usprawnieniu w zarządzaniu i funkcjonowaniu szkoły. Taki już działa w zespole szkół nr 1 w Limanowej imieniem Józefa Piłsudskiego. Ta szkoła jako pierwsza w Polsce i druga w Europie ma taki właśnie system. Pierwsze efekty działania już są. Całkowicie zniknął problem z kradzieżami. Nie ma też problemów na przykład stuczek samochodowych na parkingach przed szkołą czy za szkołą. Ponadto również zagrożenie wszelkie narkotykowe, które zawsze istnieje, jest bardzo ograniczone i nasza szkoła jest szkołą od narkotyków wolną. Sami uczniowie nie odczuwają specjalnie obecności kamer w szkole. Teraz czujemy się trochę bardziej bezpiecznie. Bardziej bym powiedział, że czujemy się bezpiecznie, ponieważ podglądani możemy być wszędzie. Nagranie ze szkolnego monitoringu może również zostać wykorzystane jako dowód w sprawie karnej. Biegły stwierdzi, że nie było montażu w tym filmie, będzie się zgadzało światło, nie będzie możliwości jakby uniknięcia odpowiedzialności przed takim nagraniem. Sam system bezpieczeństwa to nie wszystko. EasySchool można wykorzystać w innych ważnych i ciekawych projektach, z których są same korzyści, jak uczenie się przez internet, tworzenie lekcji multimedialnych, prezentacja spotów reklamowych czy porozumiewanie się między uczniami a nauczycielami w dowolnym momencie za pomocą specjalnych wyświetlaczy. Tak więc, jak przekonują inicjatorzy tego projektu, korzyści jest wiele za niewielkie pieniądze. Dla każdej ze szkół to rozwiązanie będzie bardzo indywidualne i będziemy wspólnie z każdą szkołą opracowywali model takiego systemu. Natomiast, jak tutaj sami na tym spotkaniu panowie, pan dyrektor i inne osoby stwierdziły, że nie są to takie duże pieniądze i że szkoły na pewno będzie na to stać. Chcemy wprowadzić, bo jak był prezentowany program, jest to bardzo obszerny program, gdzie oprócz programu bezpieczeństwa jest program edukacyjny. Ma tak duże możliwości ten program, że uważam, że każda licząca się szkoła powinna mieć taki program. Jak każdy system bezpieczeństwa, również i ten ma wiele zalet i wad. Rzecz w tym, żeby wychwycić te dobre.